No, jeśli chodzi o ten mecz, to miał on być przede wszystkim reakcją na to, jak zagraliśmy z Legią Warszawa w poprzednim sparingu. Miał być reakcją na zachowania piłkarzy, na jakość wykonywanej przez nich pracy. I myślę, że w tym elemencie nasze cele zostały zrealizowane, bo widać w bardzo wielu sferach zdecydowanie wyższą jakość. Było widać w tych fragmentach, zwłaszcza jeżeli chodzi o pierwszą połowę, czy początek jej, czy końcówka tej pierwszej połowy, że to Chojczanka prowadziła grę. Chojczanka zagrała bardzo odważnie i całkiem nawet wysoko. No tak, zdecydowanie. Zdecydowanie, jeśli chodzi o odwagę i poziom tej odwagi prezentowanej przez zawodników na boisku, no był on bardzo wysoki. Z tego wydaje się, no jesteśmy bardzo zadowoleni. Efektem tego były pojedynki 1-1, efektem tego było tworzenie małych gier, była gra kombinacyjna. No i to zdecydowanie mogło się podobać i na pewno pokazało też wielką jakość tych zawodników, których tutaj dzisiaj widzieliśmy na boisku. Szkoda, że nie udało się utrzymać tego prowadzenia, bo nawet w tej drugiej połowie, kiedy pojawili się już zawodnicy, część zawodników testowanych, tak? Skład też już dużo młodszy, można powiedzieć, jeżeli chodzi o średnią wieku, ale to też całkiem wyglądało dobrze. Tak, rozróżniłbym przede wszystkim tą pierwszą połowę od drugiej, jeśli chodzi o ilość działań w określonych fazach gry, bo pierwsza połowa to zdecydowane nasze działania w przewadze, jeśli chodzi o atak pozycyjny, natomiast druga część meczu no to były bardzo fajne i też myślę, że no w zdecydowanej części skuteczne, choć bez zdobytych bramek, działania, jeśli chodzi o przejścia z obrony do ataku. No, mówi się, że wynik w sparingach nie gra roli, natomiast no, ja się z tym nie zgodzę. Gramy o zwycięstwo, nawet w sparingach chcemy przez to budować swoje morale, chcemy budować pewność siebie, ale chcemy też pokazywać to, nad czym pracujemy i jak piłkarze wyciągają wnioski po analizach ubiegłych spotkań. Właśnie, przeanalizowaliście bardzo dokładnie mecz z Legią. Podejrzewam, że to jest duża nauka zagrać z takim zespołem dysponującym i takimi zawodnikami. I taką sporą lekcją będzie także ten dzisiejszy sparing. No zdecydowanie jakość naszych przeciwników w obu tych sparingach, które już rozegraliśmy, czyli Legia Warszawa oraz Wisła Płock, jest no, jedna z najwyższych w Polsce, no bo toczyliśmy boje z zespołami ekstraklasowymi, no ale czekają nas również kolejne pojedynki z zespołami z tej najwyższej klasy rozgrywkowej i tak naprawdę tylko te mecze towarzyskie, te sparingi są w stanie pokazać, jakie w zespole drzemią rezerwy, ale również są w stanie pokazać te obszary, nad którymi należy pracować. Weryfikacja na tle zawodników i piłkarzy ekstraklasy, no jest to najlepszy możliwy sprawdzian. Myślę, że ten drugi sparing był już o wiele lepszy niż pierwszy w naszym wykonaniu. Zrealizowaliśmy, myślę, większość założeń, jakie przedstawił nam trener i sztab szkoleniowy przed tym spotkaniem. Szkoda tylko tej straconej bramki w końcówce spotkania, bo uważam, że zarówno pierwszą, jak i drugą połowę mieliśmy pod swoją kontrolą. To był drugi taki mecz z ekstraklasowym zespołem. No, jako defensor miałeś sporo pracy i w tym niedzielnym starciu z Legią i dzisiaj z Wisłą. Tak, trochę tej roboty było, ale należy pamiętać, że bronimy się całą drużyną, jak i całą drużyną atakujemy. Myślę, że takie mecze są nam potrzebne, żeby lepiej się ze sobą zgrać, skonsolidować i liczymy na to, że to zaprocentuje w lidze. Jak na razie wychodzisz w tej pierwszej, można tak powiedzieć, 11, grasz na centralnej pozycji tej naszej formacji defensywnej. Jak się tutaj odnajdujesz na tych początkach w Koziczance? Myślę, że całkiem nieźle. Staram się realizować założenia, jakich wymagają ode mnie trenerzy i poniekąd rywalizować przez to o miejsce w składzie i pokazywać się z jak najlepszej strony.